Nazywam się Marek Siatrak, jestem inicjatorem projektu Sprawne i Aktywne Społeczeństwo w Karkonoszach. Są to zajęcia andrzejkowe dla dzieciaczków z Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, oddział pediatryczny przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym Dzieciom. Skąd ten pomysł? No, przede wszystkim jest ukierunkowany na dzieci, które przebywają w szpitalu. Jest to forma spędzania przez nich wolnego czasu i oderwania się od tych problemów zdrowotnych, dlatego chcemy im pomóc i zorganizować im wolny czas. Chcemy robić takie rogi z słodyczami w środku, z papieru, także myślę, że zainteresujemy dzieciaczki tym i trochę oderwiemy je od tych problemów tak naprawdę. To jakby takim początkiem drogi dla dzieciaczków, żeby poznać nowe obszary, może zainteresowania, którymi w przyszłości można zająć się w wolnym czasie i poznać tajniki własnoręcznie wykonywanych przedmiotów, bo te zajęcia mają charakter warsztatowy. Dlatego myślę, że będą bardzo atrakcyjne dla dzieci.